Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Dzisiaj mam dla Was kolejną propozycję szeregu gimnastycznego i zaraz Wam go zaprezentuję, więc zapraszam do oglądania. Tutaj dziewczyny dzisiaj będą miały zadanie, na 6,5 metra są poustawiane drągi, czyli taki szereg gimnastyczny na fulle w każdym dystansie. Dziewczyny się rozgrzewają i zaraz będziemy działać. No, dziewczyny się rozgrzewają. Dobrze, słuchajcie, zadanie będzie polegać na tym, zobaczcie, z takiej perspektywy to tak fajnie wygląda. Ja lubię kolorami ustawiać drągi i przeszkody i parkury, więc tutaj też mamy odcienie różu. I celowo ustawiłam go bliżej ściany, tak żeby dziewczyny miały tutaj większy komfort na jazdę. Bo tutaj sobie wyjadą, dużo czasu na to, żeby przygotować konia, wyprostować i będą najeżdżać. I zobaczcie, tutaj ustawiłam każdy drąg i to będzie trudność w tym zadaniu, zresztą zobaczycie zaraz, że tu jest wszędzie 6,5 metra, wszędzie 6,5 metra, 6,5 metra, więc to jest trochę ciasno, ale jak konie stracą rytm, to będzie daleko, zobaczycie, bo ogólnie w parkurach ustawiamy na jedną fulę o 8,5 lub 9,5 metra, prawda, więc tutaj ta odległość jest bardzo wąska, ale celowo, żeby konia prowokować do okrągłego skoku i angażowania ciała pod tym kątem, by koń zaczął baskilować, zginać stawy. To się zaczął wycofywać, teraz naprawdę dobrze. On zgina stawy, jedzie z boku. Wycofuj ramiona, kładziesz się za bardzo. Bardzo dobrze, teraz było lepiej. Czy najazd, rozgrzewka i równo rytm. Raz, dwa, trzy, cztery. Wycofuj. I już widzisz, że musicie pilnować rytmu, prawda? Wycofuj, Hania, ramiona. Pry. Tutaj pod koniec robi się ciasno, celowy zabieg mój, z tego względu, żebyście pilnowały cały czas jednego rytmu, prawda? Tak, i raz. Pamiętaj o lotnej, bo ci zmienił nóżkę. Dobrze, i jeszcze raz, dziewczęta. I spokojnie, już wycofuj ramiona, wbrew pozorom. Tak, wycofuj, bo tu ciasno się robi, prawda? Dobry koń. I pryt, pryt. Tak. Lepiej, przerwa pola, Antosia też przerwa i Julka, pryt, spokojnie. Dobrze, jeszcze raz Julka, pojedź sobie, staraj się wolniej wejść, równoważ ją, zwolnij troszkę, nawet jak trzeba to usiądź w siodło, tak, usiądź w siodło, pewny siad i pryt. Sama jak czujesz, że ona bardzo chce to rozwiązać skokiem, wyskokiem, to tym bardziej chcesz wolniej, tak? Tak, pryt, tak, lepiej, nie przejmuj się tym, zaraz to poprawimy, przerwa. Teraz rozgrzewka w drugą stronę, rączkę oddajemy, pamiętamy, spokój, rytm. Dobrze, i następny koń, łokcie uginaj, Antosia, tak, i rytm. Biodra idą w przód, jedzie pola. Nie wychodź! Zobacz, jak się położyłaś, Pola! Nie kładź się na konia! Tak, dobrze, Hania. Okej, Hania, przerwa. Jak widzicie, te zadanie już po pierwszych przejazdach wcale nie jest łatwe. Zobaczycie, jak Amazonki będą to rozwiązywać. Ale bardzo przyjemne dla koni, wbrew pozorom, jest to zadanie, bo one prowokuje konie do tego, żeby szły do następnego drąga. Więc to jest fajne ćwiczenie, które prowokuje u konia taką dążność ruchu naprzód, ale oczywiście pod warunkiem, że jeździec koniowi nie przeszkadza, tak? To jest kluczowe, żeby jeździec nie przeszkadzał. Co to oznacza nie przeszkadzał? Czyli nie trzymał, nie wycofywał, nie przysiadał, tylko nadążał z ruchem, dawał możliwość jak największej swobody koniowi, czyli jeździec musi podążać z ruchem, nie może zostawiać tyłka na tylnym łęku, a łydka z przodu, co jest bardzo częstym błędem u jeźdźców. Tylko właśnie stabilna łydka, oparcie i jazda w przód. Jak widzicie, dziewczyny teraz w drugą stronę się rozgrzewają. Robię, jeśli skaczemy, to często robię rozgrzewkę step galop i w stępie, jak dziewczyny się rozstępują, robimy tak, że jakiś za do wewnątrz, łopatkę, ustępowanie, koń fajnie się rozluźni, dojdzie do kontaktu, wtedy dopiero robimy zagalopowanie.
tak naprawdę często, jeśli chodzi o parkour, o jazdę, właśnie tak jak dzisiaj, na takich zadaniach, to u nas w ogóle nie funkcjonuje kłus, tak? Omijamy ten chód tak naprawdę, żeby dać jak największy komfort koniom. I wiadomo, że kłus jest najbardziej kontuzyjnym ruchem najczęściej, najbardziej obciążającym, więc w takiej pracy staramy się go omijać po prostu. Tak, już tutaj mamy zadanie, już podwyższone drążki i zaczynamy. Nie wpędzamy, nie wpędzamy. Tak, jeszcze wolno. Dobrze, o, dużo lepiej, Hania. Wolno jechać, wolno. Koń ma myśleć, co on ma z tymi drągami zrobić. Tak, dobrze, super, Justa. Teraz o, dużo lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. I dajesz łydkę, zostawiasz go, dajesz łydkę, zostawiasz go. Tak, i lotna, raz, super. Tak, i spokój, rytm, spokój, rytm. Spokojnie, Julka, wycofuj ramiona. Tak, tu jest ważne, dobrze, dobrze. Tu jest ważne właśnie, żebyś starała się, jak ona tak się gotuje, to tylko ciałem wycofywać, ręka nisko. Tak, i rytm, raz. Tak, i rytm. Tak, i dostaw. Super. Bardzo dobre wejście. Tylko ręka bardziej, Hania, po grzywie do przodu. Dobrze. Ramiona. O, i tak masz skakać. Masz biodrami popychać, a ciało tu góra spokojna. Tak, dobrze. Teraz było super. Tak, i domykasz łydkę. Tak samo góra spokojna, Antosia. Dobrze, tylko mało energii troszkę, nie? Jedź jeszcze raz. Tak, i raz, dwa, trzy. O właśnie, taka energia. Taka energia. Łatwiej było? Pry, i pry, spokój, spokój. Wycofuj ramiona. Tak właśnie, jeszcze raz. Busa. Dobrze, dobrze, tak, i wycofuj ramiona. Mobilizujemy ją do, tak. Dobrze, o, dużo lepiej, tylko pilnuj środka. Tak, rytm, 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 tylko pilnuj środka. Idziemy i równo rytm. Raz, dwa, trzy. Spokojna ręka, nie zmokaj. Środek. Dobrze, bardzo ładnie, przerwa. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobała moja propozycja treningu szeregu, kolejnego szeregu gimnastycznego. Jak widzicie, możemy na różne sposoby pracować z końmi, żeby uczyć też jeźdźców i konie wycofywania się, ale także wysyłania go w przód. Więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście i pozdrawiam Was serdecznie.